od czego zacząć? Od tego, że my byliśmy, tak jak 90% rodziców, którzy w tej chwili nie szczepią, rodzicami proszczepionkowymi. Uważaliśmy, że to jest najlepsza zdobycz medycyny i największe dobrodziejstwo współczesnej nauki. I chcieliśmy zapewnić dziecku wszystko, co najlepsze. Ale nie otrzymaliśmy informacji w drugą stronę, że pójdzie coś nie tak, co robić. Dostaliśmy informacje tylko i wyłącznie pozytywne odnośnie szczepionek, bez względu na to, czy były to szczepionki refundowane, czy były to szczepionki skojarzone. Dostaliśmy tylko i wyłącznie pozytywną informację. Nie uprzedzono nas, że istnieje coś takiego jak powikłanie poszczepienne. I wtedy usłyszałam coś bardzo przykrego. Że, proszę Państwa, stan dziecka jest bardzo poważny. Musimy ją przyjąć na oddział intensywnej terapii. I dokładnie dzień po skończeniu przez nią 4 miesięcy, czyli 24 kwietnia, zmarła. Wracając do tematu szczepionki, to mówię, wspomniał nam o tym tylko raz jeden lekarz i tak naprawdę dzwoniło nam to w uszach, bo się zastanawialiśmy, która. Ale dopiero dnia 18 lipca 2013 roku, kilka miesięcy po śmierci Zuzi, kiedy wycofali tą feralną serię Euvaxu i sprawdziłam w książeczce, że to była właśnie ta. I sami ją tam zaprowadziliśmy.